Do waszej matury rozszerzonej zostało 5 dni. Dzisiaj wracamy do klasyczka klasyczków, czyli równania kwadratego z parametrem, ale troszkę innego typu, żeby wam coś jeszcze ciekawego pokazać. Zapraszam. A po co mi ta No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. I już teraz Was zapraszam na live w niedzielę o godzinie 14 na przećwiczenie sobie różnych właśnie typowych i nietypowych również zadań pod maturę rozszerzoną. Wyznacz te wartości parametru A, dla których różne pierwiastki x1, x2, równania x kwadrat minus 3x minus a plus 1, równa się 0, spełniają warunek 3x1 minus 2x2, równa się 4. No dobra, to jest takie zadanie, specjalnie wybrałem takie zadanie, którym trochę inne podejście trzeba mieć. Ci, którzy oglądali live'a pierwszego z rozszerzenia w tym roku, to myślę, że nie powinni mieć z tym problemu, bo tam sobie o czymś takim mówiliśmy. Także jeżeli nie widzieliście, to możecie nadgonić. Było tam kilka całkiem fajnych zadań, wydaje mi się. Natomiast no jakie jest tutaj podejście? Słuchajcie, no tak, napiszmy sobie standardowe te współczynniki, jakie tu mamy. Nasz współczynnik A jest równy 1, nasz współczynnik B x minus 3, nasz współczynnik c to będzie minus a plus 1, czy 1 minus a. No wiemy, że tutaj na pewno warunek na delta będzie do zrobienia, tak? Czyli na pewno pierwszym warunkiem będzie to, że delta musi być dodatnia, no bo mają być dwa różne pierwiastki, ale tym warunkiem zająłbym się dopiero na koniec, słuchajcie, bo jeżeli w, w równaniu z kwadratowym z parametrem albo w jakimkolwiek zadaniu, gdzie macie kilka warunków i później będziecie szukać części wspólnej, warto zająć się najpierw warunkiem, który jest równaniem, bo Skoro szukamy części wspólnej, to wiadomo, że z równania wyjdą tylko poszczególne te parametry A. Konkretne liczby nie przedziały. Więc później, zamiast teraz tu się bawić w nierówność z parametrem, no może by nie była jakoś specjalnie skomplikowana, ale to tak na zaś od razu mówię, czasami jest, czasami nie jest. Lepiej jest sobie wyznaczyć te poszczególne parametry z równania, a potem po prostu wstawić tutaj za ten parametr A i policzyć tą deltę już dla konkretnej liczby i sprawdzić, czy ona jest po prostu dodatnia. Będzie troszkę szybciej i przyjemniej. Także zajmiemy się od razu warunkiem numer 2, czyli tym, że to cudeńko, czyli 3x1 minus 2x2 ma dać nam 4. No i teraz jak to zrobić? Słuchajcie, jeżeli jeden z waszych warunków w tych zadaniach jest właśnie jakąś taką mieszanką x1x2, gdzie te współczynniki są różnymi liczbami po prostu, to polecam, znaczy polecam, no w sumie najłatwiej się tak to robi, wrzucić tu sobie dodatkowo pierwszy wzór wieta na sumę naszych rozwiązań. X1, X2, bo to jest minus B przez A. Ja myślę, że już tu można się pokusić, bo zauważcie w ogóle jedną ciekawą rzecz w tym zadaniu. Nie, nie, nie wiedziałem, że tak będzie, powiem szczerze. To aż za proste to zadanie, no ale trudno. Mogło być w parametrze również. No bo to będzie 3. To jest po prostu 3. Czyli my tutaj... Możemy spojrzeć na to, że to jest układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi x1 i x2. My tu w ogóle te pierwiastki jesteśmy w stanie rozwiązać, nie? Nie spodziewałem się tego w sumie, naprawdę. Yy, nawet jakby tu był jakiś tam parametr jeszcze, tak, plus m, to to też nie jest problem. Też patrzymy na to w ten sposób, że każdego xa po prostu wyznaczacie w parametrze, tak? Yy, w ten sposób chcemy rozwiązać ten układ. Mówię, tutaj chyba szybciej niż się spodziewałem, nam się uda to zrobić, no bo nie ma parametru. No dobrze, czyli mamy taki układ równań, no to co? No to ja bym proponował może metodę. Przeciwnych współczynników, czy nie? No może tak, może sobie drugie równanie pomnożmy przez dwa stronami, czyli mamy tak, 3x1 minus 2x2, e, równa się 4, a tutaj będzie 2x1, dodać 2x2, e, równa się 6, tak, bo 3 razy 2, no i co, cyk. Cyk, cyk, no i tak się składa, że po to to było zrobione, że X, x2 się nam redukuje, no i co, dostaniemy, że tu jest 5x1, a tutaj będzie po prostu 10, no to dzielimy na 5, czyli nasze x1 jest równe 2. No sorki, no myślałem, że będzie gorzej, no ciężko, trudno. No i w takim razie jeszcze liczymy sobie x2, myślę, że z tego równania będzie najłatwiej, czyli że nasze 2 plus x2 ma dać nam 3, no to z tego ładnie wynika, że x2 będzie równe 1. Mamy X1 i X2 po prostu, słuchajcie. No dobra, czy my musimy w ogóle tą deltę sprawdzać? Zastanówcie się i dajcie mi znać w komentarzu, czy w ogóle trzeba ten pierwszy warunek sprawdzać w takim razie, co? No i co? No i fajnie, mamy X1x2, nie ma parametru. My przecież parametr mieliśmy policzyć, nie? No dobrze, słuchajcie, to to można zrobić na kilka sposobów. Ja myślę, że najłatwiej będzie to zrobić, po prostu zapisując sobie e, to równanie, tą funkcję napiszmy, że to jest jakieś F od X w postaci iloczynowej. Skoro mamy miejsce zerowe. No to możemy bez problemu to zapisać. Nasze a jest 1, czyli będzie x minus x1, czyli minus 2, razy x minus x2, czyli minus 1. No i można to wymnożyć metodą ze wzoru, czyli x kwadrat tu wyjdzie, tu będzie minus 3x i plus 2. Cyk. Tak, mamy nasze równanie, mamy naszą funkcję. I tyle, co trzeba zrobić, to zauważcie, że po prostu to c, które mamy tutaj, 1 minus a, przyrównać do tego c. Czyli ogólnie z tego wszystkiego wynika, że 1 minus a musi dać nam 2, czyli a będzie równe, to na tom to będzie 1, to będzie minus 1. Cyk. Czy my musimy tu jeszcze sprawdzać deltę, słuchajcie? Czy niekoniecznie, jak Wam się wydaje? Trzeba, czy nie trzeba? No nie trzeba, bo wiemy, że na pewno delta będzie dodatnia. Przecież zapisaliśmy to równanie z dwiema niewiadomymi. No, jak chcecie, to można oczywiście tą deltę policzyć, ale tutaj rzeczywiście tego warunku nawet nie trzeba uwzględniać w tej sytuacji, jak xy policzyliśmy. No, na upartego delta minus 3 do kwadratu 9, minus yy, 4 razy 1, razy 2, czyli minus 8, czyli jest większe od zera, No tyle musiała być. Przecież wyszło na x1 x2, nie? Nie ma tu więcej warunków. No i koniec tego zadania. Wydaje mi się, że takie szybsze dzisiaj, ale no mówię, no nie spodziewałem się. Myślałem, że tu się będzie więcej działo z parametrem. No ale dobra. Czasami coś prostszego też mogę dla was mieć. Myślę, że zadanie za jakieś trzy punkty mogłoby to być. Natomiast tutaj trzymajcie zadanie, które robiliśmy sobie na live, ale ci, co nie widzieli, to spróbujcie sobie zrobić, bo jest troszkę bardziej skomplikowane, ale na tym samym patencie. Dla przećwiczenia. A po co mi ta